Witaj serdecznie, Ola Daniel. Dzień dobry, cześć. Jest już po północy, masz trochę siły dzisiaj? Jeszcze. Wiesz co, tak, niemniej jednak i tak planuję coś dobrego zjeść i pójść spać. Jakoś musiałaś pilnować mocno diety przed walką? Wiesz co, troszkę zbijałam, ale dla mnie akurat jest to korzystne. Z tego względu, że ja lubię jeść, więc rzucenie takiej delikatnej warstwy tłuszczyku otalającego moje mięśnie było jak najbardziej wskazane. Okej. Posłuchaj, powiedz mi ostatecznie, jak wyglądało dzisiaj to starcie 2 na 2, bo przyznam się, ja przeprowadzałem wywiad i nie widziałem dokładnie, jak była ta walka Klaudia i Paulina versus właśnie ty i Sandra. Mhm. Dokładnie, no ja zaczęłam walkę z Klaudią Szponer, Sandra z mojego teamu zaczęła walkę z Pauliną Porzuczek, ja wyeliminowałam Klaudię, następnie jeżeli sędzia przerwał już właśnie, że Klaudia nie będzie walczyć, to zamieniłam się z Sandrą, no i skończyłyśmy walkę, więc wygrałyśmy jako team. Czy uważasz, że tego typu zestawienia, takie właśnie 2 na 2, trochę przypominające jakieś być może ustawki piłkarskie, kibicowskie, czy uważasz, że to jest na przyszłość dobre rozwiązanie, żeby to utrzymać na gali Prima, czy raczej na przyszłość zrezygnować, jak myślisz? Wiesz co, na pewno jest to na razie ciekawe dla widza oka z tego względu, że jest to coś nowego. Wiadomo, w pewnym momencie się to przesyci, bo mamy teraz dużo takich pojedynków, gladiatorów i tak dalej. Na pewno na ten moment jest to fajne. No mówię, my też nie miałyśmy czegoś takiego, że 2 na 1, mogłyśmy się po prostu zmieniać, tak? Jakby to była jedna długa runda, no limit, więc wiadomo, że mogłyśmy się zmieniać i dzięki temu, powiedzmy, odpoczywać. A czy nie tęsknisz za taką walką, taką zwyczajną, 1 na 1, gdzie masz spokojną walkę, jasne zasady przede wszystkim? Taką typową walkę 1 na 1. Tak, taką walkę na pewno następną chciałabym mieć, ponieważ kurczę, może tam, gdzie jest 4 chłopów, to się łatwo dogadać, ale jak są 4 kobiety, to jest po prostu, no jestem zmęczona psychicznie, ja w ogóle się cieszę, że to starcie doszło do skutku, bo tyle, ile osób wypadło. Także no tak naprawdę Klaudia Szponer, tutaj bohaterka, bo uratowała w ogóle, wiesz, to zestawienie. No mówię, my od stycznia, czy od grudnia szukaliśmy dla mnie przeciwniczki takiej właśnie, która sobie trenuje, miała już jakieś walki freakfighterskie, dlatego też była Ola Okrzesik, Monika Lawskowska i jeszcze wiele innych kobiet. A czemu one tak wypadały z tego zestawienia? Wiesz co, problem był w tym, że każda chciała ze mną być w teamie, a nie chciała być, nie wiem, czy jestem uważana za jakiegoś, nie wiem, kota w ogóle, czy coś. Chciały być po prostu ze mną w teamie, a to nie jest możliwe, bo chodziło o to, żeby było jedna słabsza i jedna mocniejsza w teamie. W miarę wyrównane. Tak, czyli właśnie no, tak jak powiedzmy było na początku, tak? Ja z Sandrą i Ola Okrzycik z Pauliną. Właśnie, bo Ola też trenowała dużo i miała walkę. No ale się wypisywały i naprawdę zamieszanie było do samego końca. Nie wiem, czy słyszałeś, że Klaudia powiedziała, że mogłaby na galę wjechać ciągnikiem. Nie wiem, czy słyszałaś. Nie. Generalnie Klaudia Szponar, ona mieszka na wsi. No. Jeździ ciężarówkami, no, ze swoim ojcem i też pomaga w gospodarstwie, prawda? No tak, i tak zapytałem jej, no bo tak, bagieta wychodzi czasami z jakąś tam kosiarką, no, jeden z jakimś innym gadżetem, to ja zapytałem, czy nie wjechałby ciągnikiem, gdyby dało się wjechać. Powiedziała, jak najbardziej. No, mogła to zrobić, na pewno federacja byłaby zadowolona. No, posłuchaj, no to taka dygresja. Dobrze, czy jeśli federacja zaproponuje ci kolejne starcie, to bierzesz udział w tych kolejnych starciach? Rozumiem, że kontrakt masz podpisany, nie wiem, jaką masz umowę z Prime. Tak, miałam już 2 walki w Prime, jedna w październiku ubiegłego roku, druga teraz, także mam nadzieję, że tą trzecią uda się zrealizować jeszcze w tym roku. No, niemniej jednak ja robię wszystko z chłodną głową, mówię, ja nie muszę też siebie tutaj robić jakiegoś debila czy totalne pośmiewisko, bo mam też normalną pracę, dlatego robię to typowo for fun. Co robisz w pracy? Gdzie pracujesz? Jestem agentem nieruchomości. O, no to też masz ciekawą pracę. No.
No, no dobra, posłuchaj, a powiedz mi, czy widzisz jakąś kolejne nazwisko, która, jakąś kolejną walkę, twoje zestawienie, z kim mogłabyś zawalczyć? Mam na myśli taką standardową walkę, jeden do jednego, jeden na jeden w kolejnym wydaniu Prima. Tak, mam taką osobę już gdzieś tam upolowaną, bo że te wywiady jest jeden po drugim i czuję się, jakbym była taką papuszką, co powtarza cały dokładnie. Czas to samo, ale rozumiem wiadomo, ciebie. Że pytania się powielają, więc ja też tą swoją odpowiedź muszę powielać. Jakieś tam przepychanki dzisiaj tu czułam delikatne z Marianną Schreiber na Instagramie, także zobaczymy, jeżeli będzie chciała, to coś tam możemy dograć, dogadać. No, ona też ma w czerwcu walkę, także cały czas będzie w gazie. Zobaczymy. Dobra, posłuchaj, bardzo dziękuję za chwilę rozmowy. Ola Daniel, zwycięska na Prime MMA 8 w Warszawie 13 kwietnia. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.